Cześć Lila. Cześć. Co robisz? Maluję na jedwabiu u Izy. No szkoda. U jakiej Izy? U Izy Kantek-Zaleskiej w Konstancinie na ogrodach otwartych wrzesień 2011. Ale jaki masz ciekawy motyw. Co malujesz? No jak zwykle gołe baby. Powiedz mi, czy technika malowania na jedwabiu jest trudna? Chyba nie jest trudna, natomiast trzeba być dokładnym, bo tutaj mi coś powylatywało. Trzeba te kontury robić dokładniej. Ale wtedy jest ciekawiej. To co zależy właśnie, jaki się wzór zrobi, prawda? Czyli trzeba to wszystko przewidzieć jakoś. Nie wiem, to jest dandelion. No, ale może ale będzie tutaj fajnie. Taniec nimf. Tak. To jest kalakam. Jakie kolory przewidujesz? Głównie liliowy, niebieski. Liliowy jak liliana. Tak, bo zgubiłam liliową apaszkę, no to chcę sobie zrobić nową. Taniec nimf. Bardzo fajnie wyglądają. To się cieszę. Jest taka lekkość w nich. Lekkie dziewczynki jak piórka. Fajnie się rozpływa. Jest tu autorka przy pracy. No, Lila już tak maluje 2,5 godziny. Naprawdę? No, nie jest to wcale takie proste, okazuje się. Im więcej elementów, tym się dłużej siedzi przy malowaniu. Jeszcze tutaj zerkniemy, co tutaj robimy. O, nie wiem, tu ale podpis, teraz może tak, będzie widać. Tak ci idzie to lekutko. Gdzie jest podpisik? Pokaż. Ojej, nie mogę trafić. Tu, o tu. O jest, jest, jest. To jest twoje dzieło. Hurra. Bardzo fajnie wygląda. Czy to jest dla mężczyzny chustka? To jest dla mnie. To jest pochwała kobiecości. Tak, jest. Tak wyglądają farbki. Przypomina to troszeczkę malowanie na akwareli. Właśnie. To znaczy malowanie akwareli. Tak, akwarela. Ale akwarela jest chyba trudniejsza. Muszę do ciebie przyjść na akwarelę. Znaczy wiesz co, powiem ci szczerze, że nie wiem. Bo dla mnie akwarela zawsze była trudna. Jest akwarela trudna, natomiast tutaj jest jeszcze taka technika, jak i zamówiła, malowania bez konturu. A, tak. I to nie jest wcale takie proste. To na pewno jest trudne, bo ten kontur jednak trzyma w ryzach. To jest niewiarygodne, jak to lekusienko ci idzie. No bo jest ten kontur, nie? Ten kontur jednak pomaga. No tak, ale jakby było bez konturu, to już jest zupełnie tak, inna to by się sprawa. Rozlewało, gdzie by chciało. Jest łatwiejszy od batiku? Na razie batik mnie bardziej fascynuje. Więcej w nim widzę ciekawych rzeczy niż w jedwabiu. Musiałabym poznać lepiej tą technikę. Na pewno jedwab jest ciekawy. Ale tak jak z każdą techniką, trzeba ją dobrze poznać. Bardzo dobrze. Dobrze, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Za wywiad o jedwabiu. Dziękuję.